Cześć, witajcie ze strony Artur. Jak widać, wjeżdżam tutaj do miejscowości Rudnicze. Jeden z agregatem tej miejscowości. Do klienta. Zaraz podejrzewam już sobie. No, tutaj mamy Rolnicza, spółdzielnia produkcyjna Rudnicze. Rudnicze. Dobry. Witam. Mówię, brama zamknięta, bo ja pojechałem tam dalej zobaczyć, ale brama musi być zamknięta. No tak, i mówię, może jakiś inny wjazd, no inny wjazd. Nie, nie możemy. Nie wiem, gdzie to będziemy zamawiać, tutaj, czy tutaj na drodze? Chyba jak... chce, że możemy tam na tym wielkim placu sobie rozwiązywać. Aha, dobra, to możemy tam. Może pan machnąć sobie w koło i... Aha, rozumiem, dobra, to już jadę. Proszę? Nie, to taki jest... kolor ma dziwny? Bo to wioskowy, nie, to jakiś tam klient w lesie robi... A gdzie jest ten mój, ten 240 koni, co tu przyjechać do tego żeby na... A tego to nie wiem, nie umiem... Go? Nie dali, nie, a te to jest po naprawie, akurat tam naprawiali chłopacy na Tarnowie i... Mój kolor, myślałem, że to wojskowy jest na początku, a to nie, mój a klient... nie był wojskowy? Nie jest wojskowy, klient tu sobie zrobił takie coś dla tego, no... W lesie, żeby go w lesie nie było widać. No... No... Taki, dobra, to lecimy. No. A mówi pan, że miał dostać Arbosa do tego na testy? Arbosa na testy też nie mi obiecali, ale aha. 40 jest. Aha, ten duży, aha. Jechać 5 minut, no to już się należywa od razu, nie? No tak. Można próbować. O, ale się ładnie odpiło, nie muszę wchodzić na górę. No nie, bo to pozapina trzeba to, nie? Bo to wiadomo, nie? No trzeba, to kurde, wysokie. No wysokie, bo myślę, że chłopacy mi, jak patrzyłem, mogli im powiedzieć, żeby mi to opuścili, bo tu można to opuścić na pewno, nie? Na siłownika. A ja my tak wysoko, 4 mówiłem metry, na pewno 4 z groszem, będzie tam kawałek, to... A tutaj nie ma żadnych tak. No, jakieś się... Gdzie do Rokitnicy? Kurde, mi pan to na Wogrowiec tutaj i później... Ale mówię od was, no. Wesko od razu czy do Rokitnicy pan jechał normalnie? Normalnie tu jechałem na Wogrowiec. Wesko od razu, od początku. No. No Eski tam jak się jedzie, no to... No, tam się machnie. Nie, bo to tam... Ciągnie, ściągnie i tyle, no. Lepiej kupić nowego, kurde, nawet Arbosa, niż kupić używanego, który ma 12 tysięcy motogodzin. No właśnie. To, że jest Penta czy John Deere, za chwilę ci kuła się rozleci... No, nie. Tak, no bo później... Tak samo jak tutaj byłem klienta ostatnio z przystawką do kukurydzy Capello, nie? No. To bardzo dużo chciał za używaną, że się nie opłacało. Nie, my też mieliśmy używkę kiedyś, ale... Dobry. Nie było za bardzo pieniędzy, żeśmy mieli używkę. No. Teraz kupiliśmy już nową. To... Mamy dobry. Ile na tabletki? O, ten to za duży. Co? Za duży. Nie, do nim musimy iść. Żeby to ciągnie, to musimy iść. No. Tak, bo trochę to... Tam jest ten. O, ja się wiem, a ty nie wiesz, za 300 koni ma, nie? Tak? Za 300? Nie, co? 200. No, pisze 30. A to oni mają i na inne oznaczenie. Aha, jest... tak samo jak po Maseju. To, że to są takie trochę... No. Ciągi, a na przykład ten czy co, to jest wszystko takie jakoś dziedziwaczne, bo tamten nasz, ten duży to stoi, to ma tam 200 chyba 20. No. Tak samo sam jest, a ja na przykład Maseje znowu, nie? To jest tak, że nie idzie po tych numerach rozpoznać go, nie? O, pas, znowu się odpił. O kurde, ale bym dostał. Maseja to nie idzie poznać po ile ma koni, nie? Bo ty na przykład po traktorze o 25-30, no to ma 300 koni na przykład. Nie, no tu masz inaczej. No, trochę inaczej to wygląda, nie? Dobra, można do góry dać? No. Tu poniesiemy to. Dobra. I jakoś to kurde... A, na dół musimy się brać. Nawet nie wiem jak to się rozkłada. No, ale dokręcone. O kurde. Nie mam siły na to. Ten bolet do czego jest? Który? Nie obsunie się ten bolet na dół? No właśnie, ja nie wiem, on musi zejść, żeby tam wskoczył. Aha. No to powinien zejść, nie? O, a teraz, a na dół pan weźmie na to? Idzie na dół, nie? Idzie. Dobra, o! Oj, teraz skoczyło wszystko. Dobra, będę teraz do pasów, patrzymy. Podpinane. Chwile koła są założone. No na odwrotnie, nie? Te z przodu nie są źle? A to my przykładamy. Aha. Dobra, można powoli jechać.
No bo jak ktoś potrzeba, jak ktoś, nie? Ale tak wiesz, nie w tym kierunku jazdy, nie? Nie, to jest celowo. Aha, dobra. Niektórzy mówią, że tak powinny być. No, no. O. Jeszcze deczko do góry. Góra, góra, góra. Nie podniosę też. No dobra, to jest, zobaczymy, przejdzie. O. Poczekaj. Dej na. No i to jest, bo ta połamie w treże. Do tyłu. Do tyłu. Zaraz do mnie. To myślałem, że więcej poniesie. No. Myślałem, że więcej poniesie, dobra. Jeszcze. Dobra, ja poniosę do góry samochód jeszcze. Dobra, stój. Dobra, można powoli jechać. No. Te talerze, ale ta naczepa się by popsuła całkiem, no. Teraz będzie wyżej, troszeczkę pójdzie i... No na pewno, będzie dobrze. No, i teraz pomalutko. Patrz, co do milimetra, nie? No. Chwila. O. Nie, te klocki to kurde nie raz było z tymi klockami podkładałem i było dobrze. Są złote klocki, nie? Bo no. Wyżej musiał być te dłuższe najazy. Bo jak są wyższe naczepy mają 3 metrowe, a wiadomo jakie 2,5 metra, nie więcej. O i pasuje. I co? Można powiedzieć, że po... A mi jak nie będziemy jeździć. No. Dobra, jeszcze idę po taki sterownik, podpiszemy. Taki ma taki sterownik, to jest na pewno od góry hydraulika. O, tu to jest do tej maszyny. Tu jest taki kod rabatowy do wykorzystania w sklepie na zakupy e-sklepie. Aha. Nowym. I to było wszystko, na tyle i podpiszemy. Kogo... Głowa ci nie boli od tej kamery? Nie! Nie. Wszystko jest ok, kurde, dociąża elegancko, kurde i tak to pasuje, nie? O, to fajnie. Ja też właśnie pierwszy raz takie rozwiązanie, bo wszystkie tam na przykład te francuskie inne agregaty, to wszystkie ma zestaw węży do bólu i wszystko jest. A tu nie, zobacz. Daliśmy mandama chyba coś tych węży, bo tam było z 8. No, było, jest. A tutaj. Tarak to mieli też chyba z 8 tej węży. No, no. 7 było wtarak. To chyba tylko elektryka na tył, na światełka mi się zdaje, ten co pan. No. A tak to jest wszystko. I mówię, no. Najważniejsze talerze 610, to jest kurde. Aha, no nie wiem, ja to się nawet bardzo nie znam. Nie, pizze 60 głównie są. Aha, to są inne. No większe są, nie? No. Jednak to jest ta różnica, że jak ci się zedrą, to te 5 cm zawsze jest więcej. Nie? No. Jak to, tak jest, na co? 5 cm to jest rok czy tam półtora, czy dwa. Ale lepko się. No, wyżej idzie, nie? I tak można niżej kłócić. Jak małe są, to się napchną, kurwa. No. A tu mam pasuje pod kolorek, pod traktat. No właśnie, a tak to meta. No, wjedzie gdzie do lasu. No, nie będzie go widać jak wjedzie, albo zjedzie do lasu, nie? A wie pan pije oczywiście, nie? Czy nie? No mogę się napić, dzisiaj tak spokojny dzisiaj dzień, bo też mam tylko... Możemy pić w biurze, możemy pić tu. A no, obojętnie. Będzie taki spokojny dzień, bo się tak na krótko dostałem kursy, akurat też trzeba zawieźć. Tam takie młode są. A jak są młode, to i pójdziemy. Z nami to tam już nie, bo... Ja się podpiszemy za chwilę i... Jaka maszyna jest, chłopaki opanują maszynę, zaraz to... O, widzieliście, ze zgarłem już, pojechałem przez tutaj ten las. Uwaga, będziemy patrzeć, uruchamiać maszynki. Ale nie tu na tym betonie. No, zepsuje dopiero będzie, nie? Na betonie, tylko iść na ten. Ale no, i zepsuje talerza, bo co i to dopiero będzie. Ale no, ale to z jednej strony, te talerze są dobre, to wszystko te maszyny robią, że na każdej jest na innym łożysku. Jest, nie? Jeszcze bez obsługówka. Nie? No, a tak to jak niektóre maszyny gdzieś są i kurde... No, to takiego. My tu sami swoje. No. Pewnie. Tam nie, tam ci piątko. Ruszy się młody, ruszaj. Wszystko wytłumaczą. Ile, dwie łyżeczki? Dwie. W moim kubku, ja piłem już kawę. Ty no, ja se... To będzie działać? Opa, działa chyba. A, no, tam może być zabezpieczenie, by trzeba tutaj, o widzi pan? Nie, i, o, ale tu odbezpieczony jest? Tu jest, odbezpieczony tutaj jest, tak?
Trzeba... A tu masz dobrze pouczone, a czemu można nie pod jednym, tylko pod dwoma? Ja chciałem podłączyć. Co? Koła nosi, to może sobie składanie. Co mi nie układa? A nie może nie, 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 być na jednym gnieździe? A nie rada, na jednym pójdę, a nie na dwóch. Na jednej. Czemu na jednym? Jak to przodu do tyłu rozkładasz i składasz, no to musisz mieć osobno włącz. Co ty tarapiel... Czemu ci się nie chce rozłożyć? Czemu ci się nie chce rozłożyć? Po drugi wolej, że nie będzie cofnąć. To podłącz. A no to teraz, a zmieńcie te wyżę. To podłącz. No ja się na tym kurde nie znam tu. No kurde, jak podnosisz kurwa przyczepę? Czy tam coś inny? Na jednym gnieździe masz, nie? No tak, no mam, ale na tym. No a drugi co? Jedenka mam podnoszenie, opuszczanie na boki. A trójkę mam koła. A tu nie powinno. Ale nie masz osobno, tylko tu masz jego wejście i wyjście. No ja myślę, że tutaj to powinno być tutaj podłączone. No przecież. Jeżeli na mój rozum. Masz wejście i wyjście, nie masz kurwa. Ale gdzie można cofnąć, jak musisz mieć. No chyba, no ja nie wiem, no kurde. W jedną stronę tylko podnoszenie, a nie w drugą. No. Nie, no musisz... No musi być na jednym gnieździe. Na jednej sekcji, Bilów, no kurde. Jedno musi wpychać, drugie wpychać. A jak masz przy talerzówie? Podnoszone można na jednej sekcji, nie? Tego wyciągnąć. No dobra, to obojęcie, czy tego, czy tego wyciągnie. Włożyła, teraz wyciągnąć nie może. I teraz będzie powrót, a tak nie było powrotu. No, możliwe, no, bo to jeżeli... No nie było powrotu, wiesz, że... Teraz będzie problem, kurwa. O, włożyć. Bo jest tam kurwa, jest pewnie na ty. Już nie ma. Ja bym to próbował w drugą stronę. Aha, to uciekać, żebym się nie oblali czasami. No. No bo tak. Jest. No. Zobaczymy. O, nie idzie? To coś tu jest nie tak. O, wywalił. Słabo włożony. No, nie, nie. No, a tam jest tylko do transportowy, żeby to zabezpieczyć, żeby czasami po drodze się nie... Ten no, haczyk taki jest tylko, żeby do celów transportowych na pewno. Tak. Żeby się... Szłem po książkę, już nie poszłem. I co było? No bo tam musisz tak ty, na tu się na gotowy. Aha! I dopiero to wszystko działa. Aha! A to właśnie jak to mówimy, kurde, najpierw się ten... Patrzę, a później się książkę czyta. Tak jest. Tak zazwyczaj się robi, nie? No. Tak, o kurde, wszystko masz. A dobre to ci byłem, że jestem na tych pojedynczych. Jeszcze się można na tym wyregulować, bo tu sobie można podregulować chyba na tych. No, tutaj niżej, wyżej. A lepiej palca tutaj wkładać, jo. No i to jeszcze można trochę opuścić nie tutaj. Nie podły, bo na dusi co tam czasami... No dobrze, no cóż, kurde, szybko to idzie. Hej, no, o... Poziomice, no. O kurde, krzywo, no. Ej, Milu, krzywo stoi. Co? Poziomice pokazuje, że ma źle. Płynęłeś na dół. No, na kołach za mocno podniosłeś. Wał jest źle teraz. No. A ten musiał poziomice mówić. To teraz musi wyjść, nie mówię tego, jak na... Powiedzieć... Ty masz poziomicę. Ustawi, będę poziomicę. No. Tak jak wyjdziesz na pole, jak to mówią. No to kurde. Nie wał ustawię, tam to ustawiasz. Tylko to tak, tak, ale to tutaj, nie wiem, taka... Tak. No, żeby, nie, to tam no, ale on tak teraz ze skosa idzie, tak, nie? Jak no. Ją posłoży, to ona się mu ustawi równie. No. Bo ty nie na tym robisz, tylko powinieneś... Opuścić tutaj, nie? Wał solo lekko opuścić i już inaczej się ustawi. Najpierw musisz poziomicę na polu sobie ustawić, praca, żeby ciskała. No. 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 A jak będzie mało, to wziąć taką budowlaną poziomnicę i będziemy mierzyć. Już jest taki materiał jak przy tym, nie? Przy tych... Przy tej kunowskiej wielkiej, nie? Tam, no, no. No taki porządny, nie? To jest grube, nie?
No wiadomo. Coś wagę musi mieć. A to na stal, a stal teraz droga, nie? To nie. Co? Tanieje? Złowy spada 50%. O kurde. Już na planach nie chcę dać 80 zł, tylko 80. Aha, o kurde, no to... Dobra, no jak to działa, to działa. Iż... Instrukcja, no to wszystko, nie? Tak, mam, mam, zaraz przyniosę. Tam nie dużo tam... Tam za dużo czytania nie ma. Ja po co właśnie instrukcja już opanowana jest, po co?